Hej, cześć, siemka. Dzisiaj zobaczyłam, że w Tesco jest taki oto multipak. Kosztuje 24,99 zł. Jest w nim 6 saszetek i 2 karty z limitowanej edycji. I otóż to. Najpierw limity idą. Pierwszą limitą jest Robert Lewandowski. Limitka piękna. Inna niż tamte. Inna. I ta ma numer. Ciekawe, co to jest ta z numerem. Nie wiem. To jest oryginalna limitka. Ta bez numeru. Nie wiem, co to jest za ta karta. Jeszcze raz pokażę. Porównajcie sobie dwie. Są jakieś zdjęcia, ta jest jakaś złota, ta jest zamalowana. I tutaj patrzcie. I ta tutaj, nie wiem, czy złapie mi ostrość. Jest tutaj trochę, nie wiem, czy widzicie. Dwa. Goalski. Pomylili się. No, pomylili się, pisało tam Lewan Goalski. Chyba, że chodziło im o kogoś innego, nie? Nie no, chodziło im o naszego lewego. Dzisiaj się tak sprawdzam, a tam nie ma żadnego Lewandowskiego w kartach tych. Jest tylko na limicie, rozumiecie? Nie wiem, co to ma być. Ale dobra, jedziemy. Mandy. Jakie właśnie to się nie łapie. Ostrość się to nie łapie. Już, dobra. Juan Fran, ktoś tam z Interu, Kersi, Defensive Rock, Diego Lopez, bardzo fajnie, International Rising Star, Filip Coutinho. Patrz, czekaj, nie wiem, czy zobaczycie, ale tu pisze Lewan Goalski. Nie wiem, czy to tylko ja tak mam, czy to jest jakiś błąd taki jednorazowy, to jest błąd, czy to jest błąd światowy taki, że na każdej karcie lewego limitce jest taki błąd. Nie wiem, nie powiem wam. Dzisiaj sobie to sprawdzę, aż z ciekawości. Tak już przewijam szybciej nawet te karty tutaj. Jej! One to watch! Odegaard! Jest Real Madrid, jest dobrze. Bardzo się cieszę z tej karteczki. I Miranda International Star, czyli tak jakby po polsku to znaczy jest międzynarodowa gwiazda. Po polsku, czyli tak jakby star player był to kiedyś. Kiedyś to był star player, a tym razem dzisiaj nazwali to International Star. Tylko kiedyś star player to była ogólnie gwiazda, a teraz jest tylko międzynarodowa. Jakie tu mam? Dobra. O, Sebastian Rode. Nowy piłkarz. Coś jest. Widać. Tak, i ten piłkarz jest z Niemiec. I to jest International Double Trouble. To jest rzadka karta, jak się nie mylę, tak? To jest karta jedna na 36 saszetek. O, to bardzo rzadko. Cieszę się nawet, chociaż wolałbym oczywiście Argentynę. Czy Brazylię, Brazylię. I International Rising Star. Tutaj mamy International, takie stare, a tutaj mamy International Double Trouble. Trouble to są kłopoty. Czyli podwójne kłopoty. Trzeba robić Buffon. Fans, fajnie.
Goal machine. No nie za fajnie. Ojejciu, jejciu, jejciu, jejciu. Dobra, stoi. Sorki za to, bo coś się mi na płachcie rozwaliło. Tu widać przy wykonywaniu jakiegoś triku albo przy główkowaniu, czy nie wiem. Lewandowski. Co? Poczekajcie chwilę. Poczekajcie, 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 bo coś mi się nie wydaje, żeby... Nie. Tak, ja jestem dure, nie, ale lewego szukałem w Manchesterze rano. Nie wiem, nie wiem, co wtedy myślałem. Wtedy byłem zaspany, bo to było raniutko. Przed szkołą. Benzema. I key player. Bardzo ładna karta to jest. Bastian Schweinsteiger. Dobra. I ostatnią saszetką. Mam nadzieję, że liczę tutaj na jakąś topkę. Znaczy, ja tutaj ogólnie liczę na topkę Ronaldo. Ja ogólnie w tej saszetce liczę na topkę Ronaldo, autograf Odegaarda i legendę Van Bastena. I oczywiście na Attacking Trio Real Madrid. Attacking Trio. Claudio Bravo. James Rodriguez, International Star. O! Mam dzisiaj dwie karty z Kolumbii International. Mam Rising Star. Rising Star. I Star. I uwaga! Na co polowaliśmy? Top Master! No, ostatnia zaszetka. Mówiłem, że liczę tutaj na jakiegoś Top Mastera Ronaldo. Nie jest Ronaldo, ale Neuer. Też mega dobrze. O, w tej edycji widać, że ci najlepsi pokażą, nie bronią tylko trzech miejsc. Zawsze było, że nie bronią czterech. No, pięknie, Neuer! Pięknie, jest nasz pierwszy Top Master. Top Masterki są co? Są najrzadsze, co 60 saszetek. Jest pierwszy Top Master, jest spokojnie. Edycja już się właśnie teraz, edycja się rozpoczęła u mnie. Zaczynamy zbierać karty poważnie. Zdobyliśmy lepszą kartę. Jest. Nie wiem czemu, ale dziwnie przeczuwałam, że nie będzie w tej saszetce czegoś dobrego, a jednak dobre. Było. A mówiłem, że liczę na jakiegoś Odegaarda, że liczę na Odegaarda, na Van Bastena lub na topkę Ronaldo. Ale jest topka, ale inna, ale... Ale liczyłem na topkę. A to się też liczy. No! Ja dalej nie wiem, co tu się stało. Moja pierwsza topka. Chyba jestem pierwszy w Polsce z topką. Nie wiem. Napiszcie mi, jak ktoś wylosował przede mną. Było, nie widziałam jeszcze, żeby ktoś wylosował, oglądałam już trochę odcinków. Dobra, no to tak, dzisiaj wylosowaliśmy Internacional. Taki. Limitka Lewandowskiego, co mnie najbardziej dziwi ta limitka. Napiszcie, o co w tej limitce chodzi, bo jest... To nie jest jakaś normalna limitka, widać. I tutaj pokazuję jeszcze raz ten błąd. Lewangolski. Nie wiem, czy widzicie. To jest trochę ciemne. Top Master. Top Master. Rozumiecie? Bo ja nie. Griezmann. Morata. Serrero. Key player. Ten. Lopez. Jeszcze z tej karty się bardzo cieszę. I z tej. Opening jest mega cholernie dobry.
Wlosowaliśmy dwie bardzo dobre karty. Jedna karta jest jedna na 36, jedna jest na 36 saszetek. To jest International Double Trouble. Jedna jest taka, którą chciałem, bo to jest real, to specjalna. Jedna jest taką, o której nawet sobie nie marzyłem. Nie sądziłem, że dzisiaj ją zdobędę. Jedna na 60 saszetek. To jest Manuel Neuer. No, ja już będę kończył. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach też będę miał takiego farta. I że w kolejnych odcinkach, jak będę miał takiego farta, to jeszcze wlosuję do tego Ronaldo. To już by była po prostu magia, można powiedzieć. Jakbym w kolejnym odcinku też bym miał takiego farta i bym wlosował Ronaldo. One to watch, Goal Machine, Ronaldo, Narka, pa i cześć, bo się kończy.